Witamy Państwa na konferencji, której celem jest przedstawienie nowych twarzy w Stali Gorzów, nowych zawodników, którzy będą reprezentowali nasze barwy w tym bieżącym sezonie, który na nas czeka już wkrótce, w sezonie 2011, w sezonie wielkich nadziei i miejmy nadzieję, że te nadzieje zostaną spełnione przez tych oto ludzi. Oddaję głos prezesowi Władysławowi Komarińskiemu, gospodarzowi tej uroczystości. Bardzo proszę. Mogę siedzieć czy wstać mam? Dzisiaj Mikołaja niech pan siedzi. Bądź to. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że tak licznie żeście przybyli na dzisiejsze nasze spotkanie. Marzyłem sobie, żeby gorzowianom przedstawić tych, którzy mają nas cieszyć cały 2011 i następne lata. Może zacznę od tego, który siedzi po mojej prawicy. Nie muszę wam chyba go przedstawiać. Jest to przyszły mistrz świata i radzę brać im od dzisiaj autografy, potem się nie dopchacie do niego. Cieszę się bardzo, że siedzi po mojej prawicy. Jest to młody człowiek, który ma zadatki na wspaniałego zawodnika. Rozumie, co to jest praca. I co jest najważniejsze, doskonale wie, dlatego że na moją prośbę już 2 lata temu mistrz świata Tomasz Golob jakby upatrzył sobie Bartka i obiecał mi, że doprowadzi go do mistrza świata, a że to jest człowiek cierpliwy, to wszyscy go znamy. Mówię teraz o Tomaszu Golobie, dlatego że 20 lat ciężko pracował na mistrza świata. My tu chcemy z Bartkiem skrócić ten straszny, traumatyczny okres. Bartek ma szansę, żeby za 5 lat w Gorzowie Wielkopolskim, żebyśmy fetowali jego sukcesy. A póki co, to jeszcze musi skończyć 16 lat. Bartek, którego kwietnia kończy 16 lat? 12 kwietnia kończy 16 lat. Więc jesteś spod znaku barana, tak? Uparty chłopak, moja żona jest spod znaku barana. Proszę Państwa, nie muszę wam przedstawiać, po mojej lewicy siedzi Hans Andersen. To jest zawodnik, którego zawsze chciałem mieć u siebie, tylko nie zawsze mi było stać na niego. Jak widać, strony zbliżyły się, dlatego że poweryfikowaliśmy swoje spojrzenie, oczekiwania i siedzi Hans Andersen po mojej lewicy. Namawiał mnie na niego Tomasz Golob. Tomasz Golob mnie namawiał i też namawiał mnie na niego trener Czesław Czarnicki. Nie wiem, gdzieś w ukryciu jest. Trener pracuje z zawodnikami. Trener pracuje z zawodnikami, proszę bardzo. I nie ukrywam, że zawsze szukaliśmy trzeciego prowadzącego parę. Hans Andersen będzie tym trzecim prowadzącym parę. Ja poważnie liczę na to, że on sobie przypomni, że nie tak dawno był czwartym zawodnikiem na świecie i pokaże nam to, co w nim drzemie od dawna, tylko gdzieś zagubił ten potencjał. Obiecuje mi kapitan drużyny, że mu ten nasz trudny tor techniczny pokaże i będzie śmigał na nim. Będzie nie do uchwycenia, ale też i trener Czernicki mówi, że jest przekonany, że jako prowadzący parę będzie jeden z najbardziej znakomitych. No i mamy Iversena, który na nasze zapytanie, czy pojeździłby w naszym klubie, odpowiedział jednoznacznie tak. I bardzo szybko żeśmy się dogadali. Uważam, że jest to bardzo duże wzmocnienie, bo myślę, że Iversen
będzie lepiej jeździł jak dotychczasowy nasz zawodnik David Root. Wprawdzie nie siedzą przy mnie przy stole dwaj znakomici juniorzy. I dobrą mam wiadomość dla Państwa, bo się spotkałem z całym teamem zmarzlików, z całą rodziną. Jest decyzja szybkiego powrotu na bieżnię. Paweł, pokaż się jako dowód, że nie tylko siądziesz na maszynę, ale będziesz jeździł. No i jest z nami też Łukasz Cyran, niespełniony talent. Ale to tylko chyba on sam wie dlaczego. I obiecał mnie, że nie będzie już na sławie dziadka Migosia jeździł. Trochę chce pojeździć jako Łukasz Cyran i pokazać, że potrafi. I obiecuje mi, że będzie pracował trochę lepiej jak Zagar. Młody. Oczy do góry. To ja to podpisuję jako klub, a ty podpisujesz to jako zawodnik. Słuchajcie, wejdź może się dalej, jeszcze się połóż na ten stół. Tam jest ten bufor, też nie pasował. Do końca życia. Tak jest, symbolicznie tak samo. Panie prezesie, podobno miał być dzisiaj jeszcze jeden dowodnik. Nasz Tomasz Gapiński, jego nie ma. Co to oznacza, jakby pan mógł powiedzieć jedną zdanie? Moje myśli Gazeta Lubuska dzisiaj wyprzedziła i opublikowała i znany dziennikarz, niektórzy mówią jak dziekan dziennikarstwa lubuskiego, zrobił spekulację. Ona jest zbliżona, nie odbiega prawdzie. My prowadzimy takie rozmowy z zawodnikiem, ale chcemy dać mu trochę spokoju. On ma bardzo liczne zabiegi. Pierwsze rozmowy zostały z nim przeprowadzone. Osobiście prowadził z nimi te rozmowy wiceprezes Maciej Zmora. Ja się wybieram na taką rozmowę z Tomkiem Gapińskim w bardzo krótkim czasie i myślę, że tak się stanie. Czy czy ci zawodnicy, którzy mają już ważne kontrakty, o których wiemy doskonale, nie ma potrzeby przypominania nazwisk, plus tych trzech muszkieterów, którzy tutaj dzisiaj usiedli, plus ewentualnie Tomasz Gapiński, to jest koniec okresu transferowego w stali? Tak, tak można przyjąć, czy to jest koniec, chociaż mogą się jakieś pojawić niespodzianki, ale dzisiaj nie chciałbym spekulować. Na dzień dzisiejszy jest to koniec transferów. Oczywiście chciałbym, żebyście Państwo pamiętali o tym, że tych dwóch młodych siedzących są w drużynie. Myślę tutaj oczywiście o Łukaszu Cyranie i o Pawlu Zmarzlikowi.